Na ostatniej sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Zduńska Wola dyskutowano na temat modernizacji odkrytych basenów przy ulicy Kobusiewicza. Przedstawiono koncepcję tej inwestycji, którą przygotował inżynier Leszek Kraszewski. Baseny w obecnym stanie, one są już mocno wyeksploatowane. To są baseny, które mają 42 lata, prawda? Czyli powstawały w zupełnie innej epoce, jeżeli idzie o standardy techniczne. Wymagania się bardzo zmieniły, otworzyliśmy się przede wszystkim na światową technikę i wymagania, zwłaszcza sanitarne, bardzo wzrosły, prawda? Czyli bardzo trudno jest temu sprostać. Trzeba sobie zdać sprawę, że jest to zadanie, jeżeli idzie o termin wykonania, niezwykle trudne. Jest tu wiele uwarunkowań i formalnych, prawda? I technicznych, prawda? Bo przecież tu są obowiązujące prawem procedury udzielania zleceń i to miasto musi sobie z tym poradzić. A jeżeli chodzi o strony o wykonawców, no to oni po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczą. Są długie terminy, pewne terminy zamawiania urządzeń, prawda? To nie są rzeczy, które się z półki kupuje, to trzeba około 6 tygodni czekać na dostawy i to jest długi czas. I druga sprawa, jeżeli chodzi o układanie wykładzin, no to jest problem warunków atmosferycznych. Podczas dyskusji radni opowiadali się za tym, aby jak najszybciej wykonać modernizację i aby baseny zostały dopuszczone do użytku w najbliższym sezonie letnim. Kwota, jaką oszacowano na wykonanie remontu, to 1 600 000 zł. Można powiedzieć, że wszyscy radni, no nie ma radnego, który by przeciwny temu, aby maseny nie ruszyły. No, najważniejszą kwestią właśnie jest to, aby Zduńskowolanie we wakacje, kiedy aura będzie nam sprzyjała, ruszyli właśnie na baseny. No, okazuje się, kilka kwiatków jeszcze wynikło, między innymi to, że modernizacja filtrów na tej średniej nieco jednak okazała się nietrafioną, bo okazuje się tutaj w ocenie eksperta, że te filtry jednak nie są wystarczające. No i prawdopodobnie będzie nas czekać kolejna modernizacja tych filtrów. No musimy się nad tym przychylić, no i będziemy pracować. Czekamy na rozliczenie roku 2017, no czekamy, ile tych pieniążków nam zostanie i będziemy pracować wszyscy na to, aby te baseny rzeczywiście ruszyły. Pełna zgoda. Ta koncepcja, która została przedstawiona przez pana inżyniera Kraszewskiego, wydaje się możliwa do zrealizowania w tak krótkim czasie, to po pierwsze, a po drugie wydaje się realna do udźwignięcia finansowego przez miasto. Także na najbliższą sesję zostaną przygotowane odpowiednie przesunięcia i zabezpieczone środki, tak aby możliwie szybko przystąpić do realizacji niezbędnych napraw i remontów, tak aby basen mógł funkcjonować od najbliższego sezonu letniego w pełni bezpiecznie dla Zduńskowolan. Rezygnacja z części dużego basenu pozwoli nam mieć nadzieję na to, że po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń, filtrów, ten basen będzie dostępny. Jeżeli chodzi o Brodzik, to sytuacja jest tam niestety tak trudna, że w tak krótkim czasie nie da się zagwarantować bezpiecznego użytkowania tego obiektu w takiej formule, jak był. Dlatego też jest pomysł, aby była to forma takiego placu wodnego dla zabaw. Myślę, że przez ten okres, jakiś okres przejściowy, bo też trzeba zaznaczyć, że to jest to rozwiązanie przejściowe, będzie to jakaś forma atrakcji również w sezonie letnim. Podczas nadzwyczajnej sesji radni dyskutowali także na temat budowy krytej pływalni, którą w pobliżu górki przy ulicy Kobusiewicza ma wybudować Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Szacowany koszt inwestycji to około 38 milionów złotych. Dotacja, jaką można pozyskać, to maksymalnie 6 milionów złotych. Na sesji pojawiło się wiele pytań co do sposobu finansowania budowy pływalni. Zdecydowano, że uchwałę trzeba uzupełnić i sesja została przerwana. Na najbliższą sesję magistrat ma także przygotować odpowiednią uchwałę o zabezpieczeniu pieniędzy na modernizację odkrytych basenów.